Czy wiesz, że w wieku 87 lat zmarł izraelski aktor Chaim Topol? W swojej karierze wystąpił w 25 filmach, m.in. w Flashu Gordonie, w filmie o przygodach Jamesa Bonda Tylko dla Twoich oczu, ale największą sławę przyniosła mu rola Tewie Mleczarza w filmie Skrzypek na dachu, za którego to otrzymał Złotego Globa, a także był nominowany do Oscara. There's a fiddler on the roof.